Budowanie relacji to zrozumienie potrzeb klienta. Przede wszystkim patrzenie na to, w jaki sposób on dzisiaj żyje, jakie ma potrzeby, jakie trendy rządzą zmieniającym się rzeczywistością. Staramy się na to patrzeć, podążać za tym, docierać w odpowiednim momencie z odpowiednią ofertą do klienta. Ta oferta powinna być dobra, powinna być spersonalizowana, czyli powinna być dopasowana do konkretnego klienta. Czyli można powiedzieć, podstawowa rzecz to zaskoczyć klienta dobrą ofertą, a później, to co jest najbardziej istotne, to zapewnić najwyższy poziom jakości obsługi klienta, bo tylko to tak do końca decyduje o tym, czy klient zostaje z nami, czy szuka innego partnera biznesowego. Banki starają się bardzo szybko reagować na zmieniające się sposoby funkcjonowania ludzi. Starają się dbać o to, żeby był jak najlepszy user experience i żeby jak najmniej zajmować czasu klientowi. W związku z tym najwygodniejszą formą współpracy z klientem, oferowania produktów w czasie rzeczywistym jest bankowość elektroniczna, a w tej chwili wiodącą rolę w tym zakresie spełnia już bankowość mobilna. Jeżeli rozmawiamy o trendach za kilka lat, to mogę powiedzieć, że zdecydowanie to, co mamy w smartfonie, będzie wiodącym sposobem bankowania. Getin Noble Bank każdego roku wzmacnia podstawową funkcjonalność w bankowości mobilnej, czyli wszelkiego typu formy płatności, podąża za nowymi rozwiązaniami, takimi jak Google Pay, Apple Pay. Wprowadzamy różnego rodzaju wallety, które umożliwiają klientowi bardzo proste zakupy, chociażby w internecie. Natomiast to, czym będziemy starali się klienta zainteresować w 2019 roku, to dodatkowe rozwiązania, takie chociażby jak możliwość kupowania polis ubezpieczeniowych w bankowości mobilnej i internetowej. I to będzie takie rozwiązanie, które już w tej chwili wdrażamy i będzie dostępne od kwietnia. Oferta banków zmienia się w kierunku uproszczenia. Odchodzimy od skomplikowanych regulaminów promocji, od coraz, bym powiedział, mniej przejrzystych dla klienta rozwiązań. I to jest jeden trend, którym również nasz bank podąża. Z drugiej strony na pewno widoczna jest tendencja do personalizacji oferty. Czyli wykorzystując wiedzę o kliencie, o tym, jaki on jest, jaki ma swój styl życia, staramy się dopasować tą ofertę jak najbardziej do jego potrzeb i dostarczać tą ofertę w odpowiednim momencie. To jest taki, powiedziałbym, najważniejszy trend, który się w tej chwili pojawia. To, co jest też istotne, można powiedzieć, że ilość klientów w sektorze bankowym się raczej nie zmienia. W związku z tym banki koncentrują się na jakości obsługi klienta. A w tej jakości wyróżnił był taki element jak user experience, czyli doświadczenie klienta w kontaktach z bankiem. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, jak się ta bankowość będzie zmieniała, to raczej będzie szła w kierunku jak najlepszych doświadczeń klienta niż mnożeniu ofert i bardziej skomplikowanych komunikatów marketingowych.